Rozważaliśmy zamrożenie stosunków partnerskich z miastem Mozyr. Konsultowałem tę sprawę na takim wysokim szczeblu, bo zadzwonił do mnie pan wicemarszałek Senatu, pan Borusewicz, i poprosił, żebyśmy tego nie robili. Ze względu na to, że te kontakty między samorządami są ważne i istotne, one nie tylko dotyczą władzy, ale też dotyczą ludzi. Dlatego ja tej inicjatywy nie będę w tej chwili kreował w taki sposób, żebyście państwo ją procedowali, tylko będę prosił o to, żebyśmy po prostu poczekali na rozwój wypadków. Może uda się tą sytuację migracyjną rozwiązać. Proszę bardzo, pan Bartosz Bluma. Moje jedno pytanie będzie dotyczyło tej uchwały, którą otrzymaliśmy drogą mailową dotyczącą zawieszenia współpracy z Mozyrem jako uzupełnienie do porządku obrad. Zatem chciałbym prosić o uszczegółowienie, czy ono faktycznie będzie w porządku obrad, czy w ogóle w tym porządku się nie znajduje. Nie, nie znajdzie się w porządku obrad, bo jeszcze mogłaby się znaleźć wyłącznie za zgodą państwa. A ponieważ została... treści maila było, że to jest uzupełnienie do porządku. Zakładałem, że to z automatu... Znaczy, był taki zamysł, ale w związku z tym, co powiedzmy urodziło się w międzyczasie, rezygnujemy. Okej, dobrze. Panie, dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Zdzisław Januszewski. Ale płacz. Przewodniczący, Wysoka Rado, już kilkanaście lat temu na tej sali wnioskowałem o zawieszenie, o zerwanie współpracy z Mozyrem, argumentując to postawą Łukaszenki. Wówczas zjawiła się telewizja, kilka wywiadów i na tym się sprawa zakończyła. Dzisiaj sprawa ta po latach wróciła. Dlatego jestem przeciwny i dalej podtrzymuję swoje stanowisko. Nasze stosunki z miastem Mozyr należy w trybie natychmiastowym zawiesić, bo to nie o to chodzi, że to jest jakiś kryzys migracyjny. To jest otwarta wojna hybrydowa, po pierwsze, na granicach i są ofiary w postaci rannych i ofiary wśród migrantów. Ale to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, daleko bardziej ważna, to, że nasi Polacy, nasi rodacy, patrioci siedzą w więzieniach Łukaszenki. Właśnie w obronie tych Polaków powinniśmy w trybie natychmiastowym zerwać współpracę z miastem Mozyr. Chyba że miasto Mozyr potępi reżim Łukaszenki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Jeżeli chodzi o Mozyr, ja byłem zaskoczony, że pan marszałek Borusewicz do mnie zadzwonił osobiście. Państwo znacie historię naszych relacji z Mozyrem. One nie powstały na bazie kontaktów między merem Mozyra i burmistrzem Chojnic. One powstały na bazie kontaktów z zespołem Poleska Zorka, który to zespół ja poznałem w miejscowości Harzykowy. Potem była cała seria wizyt na Dniach Chojnic. Jelena Rudenko jest honorowym obywatelem miasta Chojnice. To jest pani, która, dzięki której te kontakty są. I proszę mi wierzyć, że dla mnie, kiedy jestem w Mozyrze, a już tam nie byłem z 7 lat, to ważniejsze są kontakty z ludźmi niż z władzą. Z władzą też niestety są te kontakty. I teraz o czym chcę powiedzieć. Dzięki temu, że te kontakty są, pomogliśmy wielu ludziom w Mozyrze. Było kilka osób, które studiowały w Chojnicach. Mieszkały tutaj, wróciły. Jest Siergiej Nowicki, który został adoptowany przez Leszka Bonę. Myślę, że przerwanie tych stosunków uniemożliwi nam takie kontakty bezpośrednie właśnie z tymi normalnymi osobami w Mozyrze. Dlatego może kompromis będzie polegał na tym, że ja nie będę w tej chwili utrzymywał jakichś stosunków z władzą Mozyra, która wiadomo, że jest z namaszczenia pana Łukaszenki, podkreślam, pana Łukaszenki, a nie prezydenta Łukaszenki, bo też nie akceptuję tego, że on jest prezydentem Białorusi, ale jednak przerwanie tych stosunków uniemożliwi nam kontakty z normalnymi, przepraszam za to określenie, ludźmi, ponieważ władza zablokowałaby wówczas możliwość przyjazdu czy zespołu Poleska Zorka, czy studentów, czy innych osób
do Chojnic, a tego bym po prostu nie chciał. I przyznam się szczerze, że długo rozmawiałem z panem marszałkiem Borusewiczem i jego pogląd na ten temat, jego doświadczenie dla mnie jest takim wskaźnikiem tego, że powinniśmy jeszcze poczekać. Dziękuję.